Dobry lot. Witam serdecznie. Zastanawialiście się kiedyś, co sprawia, że niektóre gołębie z zawrotną prędkością pokonują setki kilometrów, a inne pozostają w tyle? W dzisiejszym odcinku zgłębimy fascynujący świat anatomii, fizjologii i selekcji gołębi pocztowych. Zapraszam serdecznie. Najważniejszym silnikiem napędzającym nasze gołębie podczas lotu są mięśnie piersiowe. I tu kluczowym jest mięsień piersiowy większy, pectorali major. Mięśnie piersiowe zajmują od 25 do 30% masy ciała całego gołębia. I teraz znaleźliśmy ciekawe badania naukowe wykonane przez Diala i wspólników w 1993 roku, opublikowane w Journal of Experimental Biology. I tam znaleźliśmy taką ciekawostkę, że siła generowana przy starcie tych mięśni to siła 26 N, a moc generowana dochodzi do 119 W na kilogram. I to daje nam przykład, jak fascynujący i wydajny jest ten układ. Co dalej napędza nasze gołębie? Zapraszam. Następnym kluczem jest budowa skrzydeł. Gołębie pocztowe, jakich używamy w trakcie lotów, mają średniej długości skrzydła z relatywnie wąskimi, ostro zakończonymi lotkami. Taki kształt daje nam możliwość kompromisu między zwrotnością a prędkością przelotu gołębi. W praktyce oznacza to, że dzięki zoptymalizowaniu tego kształtu mamy możliwość pokonywania długich dystansów przy minimalnym zużyciu energii. O co wszystkim nam tak naprawdę chodzi, dla naszego dobra, a przede wszystkim dla dobra gołąbków, żeby się nie męczyły, to już o to natura zadbała. Następnym ważnym czynnikiem jest układ oddechowy i serce i układ krążenia. I układ oddechowy matka natura obdarzyła wszystkie ptaki workami powietrznymi, tak samo gołębie. I ten fenomenalny system działa na takiej zasadzie, że worki powietrzne napełniają się i opróżniają podczas lotu gołębia. Kiedy unosi skrzydła do góry, one się napełniają, kiedy opuszcza, one się opróżniają i dzięki temu jest stały przepływ powietrza do płuc. Układ krążenia. Najważniejszym organem jest serce. Serce u gołębi i u ptaków jest proporcjonalnie o wiele większe w stosunku do masy ciała, aniżeli u ssaków. I dzięki temu one mają ogromną wydolność tlenową. Co za tym idzie, są w stanie właśnie dzięki temu pokonywać setki kilometrów w ciągłości, bez przerw. I stać się na taki wydatek energetyczny, który jest optymalizowany przez budowę skrzydeł, przez worki powietrzne i wszystkie inne elementy, w które wyposażyła je matka natura. Ale tutaj oczywiście zwykłe gołębie pocztowe, które chodzą po rynkach i gołębie pocztowe, które posiadają hodowcy gołębi, jednak się różnią. Pomimo, że matka natura wyposażyła je w te same elementy, to jednak gołębie pocztowe są już u hodowców gołębiami wyselekcjonowanymi. Hodowcy selekcjonują gołębie na podstawie własnych doświadczeń, wyników lotów i stąd też się już wzięły różne linie gołębi, które są potwierdzone, które mają większe zdolności, są lepszymi lotnikami i na takiej bazie skonstruowany jest cały nasz światek gołębiarski. Staramy się wyselekcjonować jak najlepsze sztuki, mieć jak najlepsze wyniki i pomagamy matce naturze w ten sposób. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do naszej aplikacji pogodowej Pigeon Map, która się pokaże gdzieś tu bądź tu. Zapraszam na zakupy do naszego sklepu digging.pl. Lajkujcie nasz film, subskrybujcie i podawajcie dalej. Dobry lot!